zapraszam na odcinek specjalny Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc. Moi drodzy, słuchajcie audycji, odcinek specjalny, a naszym telefonicznym gościem jest Tomasz Czopik. Witam cię, Tomku. Witam, dobry wieczór, cześć. A Tomek Czopik to, moi drodzy, rajdowy mistrz Polski. To mistrz Polski w klasyfikacji generalnej. To kierowca z ogromnym, ogromnym doświadczeniem. Propagator rajdów samochodowych, ale także bezpiecznej jazdy. To niezwykle doświadczony zawodnik, mający na swoim koncie wiele, wiele startów w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski, ale także w rajdach zagranicznych. To można powiedzieć profesor, profesor, od którego można się wiele, wiele nauczyć. To tak, moi drodzy, co bardzo ważne, człowiek, który potrafi przepięknie o rajdach opowiadać, przepięknie o sporcie motorowym opowiadać, a przede wszystkim to człowiek i kierowca z klasą. Taki właśnie jest Tomek Czopik. Czy dobrze cię przedstawiłem? Ojej, bardzo się dziękuję, zaczerwieniłem się strasznie. Bardzo mnie cieszy, że raz na jakiś czas musisz o tym wszystkim przypominać, bo przecież się zmieniają czasy. Ja się starzeję, a coraz młodsi, mam nadzieję, słuchają radia. Tak, i mam nadzieję, że wyciągają pewne wnioski, ale także z tych rozmów no, czerpią wiadomości, no bo skąd czerpać wiadomości i skąd no, jakby porównywać pewne doświadczenie, które masz, niezwykłe doświadczenie, które masz, z rzeczami, które się dzieją wokół nas. Myślę, że to jest połączenie idealne i powiem ci, no, naprawdę nie mogłem się doczekać na naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, ja też bardzo lubię rozmawiać u ciebie w programie, bo zawsze są ciekawe pytania i tematy. No to super, Tomku, zaczynamy, bo dzisiaj tych tematów jest bardzo, bardzo wiele, a przede wszystkim temat numer jeden. Trwa rajd Monte Carlo. Rajdowe samochodowe mistrzostwa świata rozpoczęły się i to pierwsza edycja rajdu Monte Carlo zupełnie, zupełnie bez kibiców. Rajd, który rozpoczął się wczoraj. Powiedz, jak ci się ogląda? Dobrze, że mamy oczywiście nowoczesną technologię, że możemy podglądać pracę kierowców no, w sposób niebywały, ale powiedz, jak ci się podoba rywalizacja, jak ci się podoba w ogóle ten rajd? Znaczy najpierw powiem, jak mi się podoba rajd, bo rywalizacja, ci co się interesują, to pewnie znają, skomentujemy ją na pewno, natomiast byłem pięciokrotnie na tym rajdzie jako kibic, ponieważ po zakończeniu jazdy czynnej zacząłem się poruszać kamperem po niektórych mistrzostwach świata. Mhm. Ten rajd jest niebywały do oglądania. Byłem też tam kiedyś normalnie samolotem, potem samochodem oglądać, ale najlepiej w kamperze. I to jest tak, że w środkach przekazu, takich jak WRC Plus czy jakichś innych, to oczywiście dużo więcej teraz widzimy i wiemy. Jeżeli ty jedzie oglądać Monte Carlo, to od razu zawsze wszystkim mówię, że się niewiele zobaczy. Natomiast atmosfera, która tam jest, wynagradza wszystko. Wystarczy, nawet czasem się nie wie, co się dzieje na rajdzie, bo jesteśmy w takiej dziurze Wi-Fi gdzieś tam w górach, że nie wiemy nawet. Ja często dzwoniłem z OS-ów do kolegów, którzy oglądali relacje online, co się dzieje. Natomiast cała atmosfera na miejscu jest niebywała i to jest jeden z lepszych dla mnie przynajmniej rajdów do właśnie takiego oglądania z atmosferą. I strasznie smutno, że ten rajd teraz jest bez kibiców, chociaż widać tam na zdjęciach, że z daleka się jednak przyglądają. Donoszą mi koledzy, którzy gdzieś tam są w pobliżu, że jednak nawet zdarzają się korki, bo rajd Monte Carlo jest w bardzo wysokich Alpach i dojazd na odcinki jest strasznie trudny. Mhm. Często są drogi pozamykane, a najlepiej to chyba uświadomi nam, że żeby dostać się kamperem na OS, na przykład, który idzie na drugi dzień, to trzeba wieczorem wjechać na OS, mhm, i poszukać miejsca. Czasem się go nie znajdzie i potem trzeba dymać, mówiąc kolokwialnie, kawał drogi. Ale trzeba wjechać wieczorem, bo potem już nie ma miejsca. I nie normalnie ma szans na to, jest tak, że wydaje się, że w górach to można stać gdziekolwiek i się widzi. Otóż nie, w tych czasach, kiedy kibice, czyli zawsze, oprócz tego roku, byli gromadnie, no to czasem jest ciężko stanąć w dobrym miejscu, żeby dobrze widzieć, jeżeli się nie wyjdzie z kampera i nie stanie pół godziny wcześniej, bo po prostu potem już gorzej widać, bo się jest w drugim rzędzie, gdzieś tam na górze, oczywiście w wesołej atmosferze, pijąc wino, jedząc pieczone kasztany, ale no nie widać tak dobrze, więc rajd jest niebywały atmosferycznie. Jak się wieczorem stanie na odcinku, to potem do rana się oczywiście śpiewa i pije wino z tubylcami i nie tylko, bo tam podobno się zbiera
jakaś nieprawdopodobna ilość ludzi z całego świata na tym rajdzie. Chyba nie do zliczenia, prawda? Ilość ludzi, ilość kibiców. Ja kiedyś słyszałem o jakichś takich liczbach rzędu 500 000 w ciągu całego rajdu w różnych miejscach. W normalnych czasach dojechanie do strefy serwisowej w GAP jest bardzo trudne. Trzeba daleko stanąć i iść piechotą. Francuzi miejscowi żyją tym rajdem i cały ten region, tam jest Darnisz, to się chyba nazywa, jest cały taki zmotywowany. No i jeszcze do tego numer jeden, czyli Sebastian Ożyje, który jest stamtąd. No tak, Sebastian Ożyje, który kocha także ten rajd, to oczywiście to jest jego, no można powiedzieć, domowy rajd, to na pewno. Rajd, który jest bardzo trudny i to wszystko widzimy. Widzimy te różnego rodzaju problemy i nawet podczas relacji dzisiejszej, no wielokrotnie komentatorzy mówili, nawet jeżeli tego śniegu, ten śnieg nie jest zapowiadany na jutro, to on i tak będzie. Ten śnieg pojawi się w takich miejscach, że już za dobrze znamy specyfikę tego rajdu, żeby... No jakby pewne niespodzianki nie mogły się wydarzyć, bo te niespodzianki zawsze się dzieją. Ale powiedz, jak to jest z perspektywy kibica, bo wiemy, jak trudno mają kierowcy rajdowi, którzy dysponują odpowiednim sprzętem, odpowiednimi oponami, ale nie zawsze. A jak to jest z kibicami? Czy to poruszanie się też czasami graniczy z cudem i jest po prostu no, nieprzejezdnie, tak można powiedzieć? Znaczy, od razu trzeba sobie uświadomić, jak jedziemy na rajd Monte Carlo, że zobaczymy dwa odcinki w ciągu jednego dnia i to ten sam odcinek, tylko w różnych miejscach. Bo jak się już stanie, to tam się zostaje. Oczywiście byłem raz na takiej eskapadzie, że próbowaliśmy się przemieszczać, tak mówiąc po naszemu, tak jak na naszych rajdach, z odcinka na odcinek i udało nam się trzy zobaczyć odcinki. To był cud, bo naprawdę ciężko jest, jak już się wbijesz na odcinek, to ciężko jest z niego wyjechać i tak dalej. A później jak się przekalkuluje, prawda, ile tak, trudu zostało wykonane, to dochodzimy do wniosku, że może nie warto. Może nie warto. Tym bardziej, że jedzie tych załóg tam od groma, nie wiem, 120, 100 chyba. Więc ogląda się do końca, to trwa 2 godziny, czasem 2,5 godziny. Potem jest przerwa, kiedy oni tam jadą inne odcinki i zjeżdżają na przegrupowanie i serwis. I właściwie się czeka już na ten drugi przejazd i dzień szybciutko leci. Natomiast to chciałem powiedzieć ważnego, co do pogody. To jest niesamowite tam w Alpach. Trzy lata temu byłem kamperem na tym rajdzie i pojechaliśmy na taki wyższy odcinek koło takiej stacji narciarskiej przy takim jeziorze z zaporą na północny zachód od GAP i pojechaliśmy wieczorem, zaparkowaliśmy, bo tam parę kamperów stało, parędziesiąt kamperów stało na bocznej drodze. Ja wiedziałem, bo patrzyłem się w prognozy bardzo dokładnie, że będzie zmiana pogody. I rano się obudziliśmy wszyscy przykryci grubą warstwą śniegu. Taka cisza wtedy jest w kamperze, bo ten śnieg przykrywa wszystko, robi się taka poduszka. Ładnie to tłumi, prawda? Tak, ładnie tłumi. Wyszliśmy z kamperu wszyscy i podreptaliśmy po tym śniegu na odcinek. I potem był dramat, bo to był drugi dzień rajdu i tam jechali chłopaki, ci co z przodu jechali, pamiętam wtedy Breen jechał pierwszy, Craig Breen, i on jechał biedusia po tym najgłębszym śniegu, więc tam dostał na tym odcinku jakieś minuty wręcz, bo ten rajd po prostu nie jest sprawiedliwy, nie ma co gadać. Zresztą było to dzisiaj widać, że o tym zaraz powiem. I to jest niesamowite, jak ta pogoda się zmienia. Ja miałem jedyny zimówki, reszta miała w kamperach letnie opony i czasem te łańcuchy. Ja jedyny z tej przełęczy wyjechałem, bo ta cała ekipa tam, cała ta grupa ludzi z kamperami została tam na następny dzień. Nie dało się wyjechać. Troszeczkę mi się przedłużył ten pobyt i tak jak mówisz o niesprawiedliwości tego rajdu, no też niesprawiedliwy, że prawdopodobnie Sebastian Ożyje, aktualny mistrz świata, rajdowy mistrz świata, żegna się no także z rajdem Monte Carlo, z rajdowymi samochodowymi mistrzostwami świata i żegna się bez kibiców. No tak, no może mu jeszcze przejdzie, bo już tam się raz żegnał. Wielu osobom przechodzi, prawda? Tak, może mu jeszcze przejdzie, natomiast niesprawiedliwość dzisiaj było widać, bo od razu powiem, żeby była jasność. Jestem wiernym kibicem Sebastiana Ożyje. Ja wiem, że jest mnóstwo kibiców Tanaka, nawet powiedziałbym, że teraz chyba więcej i tak dalej. Wszyscy tam jakoś wymieniają się uwagami na ten temat. Ja jak kiedyś byłem Leba, tak teraz jestem Ożyra. Jest to niewiarygodna postać, potrafi wygrywać i
Nikt mi, znaczy mam dużo argumentów, żeby to udowodnić. Mhm. I to, co on teraz zrobił na tym rajdzie do dzisiaj, do tej pory, też niesamowite jest. Ja wiem, że mu na przykład pomogła pierwsza pozycja na trasie, szczególnie dzisiaj na trzecim odcinku w pętli. Ewidentnie mu pomogła, no bo ciął, nawet było widać, że on tnie nawet czasem tak chyba, może nie, że specjalnie, ale w ogóle się nie przejmował wejściami wcięcia po to, że no to wyrzuca dla całej reszty błoto i żwir i wiadomo, że ci następni mają problem. Ale niesprawiedliwość jest też w drugą stronę, bo na przykład on jechał na pewno po najbardziej zmrożonej i po najciemniejszej stronie dzisiaj rano. Jutro też tak będzie, że ci pierwsi będą mieli ciemniej niż ci za chwilę jadący, więc ten rajd nie jest sprawiedliwy, szczególnie jeśli chodzi o temperatury, bo lód i ten czarny lód i te wszystkie takie plamy, one znikają i się pojawiają, więc ten, kto jedzie godzinę później czy pół godziny później, już ma inne warunki, no więc ten, kto jest sprytny i potrafi to wykorzystać, połączyć to z Gravel Crew, która bardzo dobrze opisze, no zmiennych jest tak dużo, żeby ten rajd wygrać, że jeżeli ktoś już wygrywa ten rajd kilkukrotnie, to jest genialne. No i można powiedzieć, że to taka chyba kwintesencja rajdów, zmiennej pogody, doboru opon, no takiej taktyki, ruletki, jakkolwiek to zwał, a na końcu wygrywa Sebastian Ogier. Znaczy ja mam nadzieję, że on wygra, bo to, co pokazał potem, jak gonił tego kapcia swojego, no to... Z jakimi różnicami, prawda, odcinki wygrywał dzisiaj. To jest niesamowite. Tak. Samo widać, że Toyota się w tym roku bardziej nadaje na ten rajd ewidentnie. To, co oni tam komentują, to jest racja. Świetnie zresztą komentuje Matt Rosberg, który mówi świetnie po angielsku i fajnie, bo on po prostu się 10 razy lepiej zna od tych prowadzących i kapitalnie to komentuje. I widać, że Toyota jest no, krótsza, zwinniejsza na tych nierównościach. Zresztą nie wiem, tak mi się wydaje na oko zupełnie, nie mogę się wypowiadać, bo za krótki na to jestem, ale wydaje mi się, że za miękkie są Hyundai, trochę takie są, one są długie i takie trochę wahające się w zakręcie. Wydaje mi się, że coś tam też nie do końca z ustawieniami mają, bo jednak Tanak to wiemy, że jest strasznie fajter i wydaje mi się, że za dużo czasem dostaje. Idzie wiadomo wszystko i te różnice no momentami są, nawet abstrahując od tych zmiennych warunków, no możemy powiedzieć czasami zbyt duże, czasami są zbyt duże, bo straty, które ma Neville, myślę, że są no chyba dosyć łatwe też do wytłumaczenia w jakiś sposób, czy część strat, które ma nowy pilot, dosyć zaskakująca sytuacja, myślę, dla nas wszystkich, ale także chyba dla niego, ale to jego decyzja na kilka dni przed rajdem. To chodzi o siano. Tak, dokładnie tak. Ale to na pewno nie ułatwia zabawy, prawda? Nie ułatwia walki i nie ułatwia naprawdę szybkiej jazdy na najwyższym światowym poziomie. No tak, na pewno. W ogóle fajnie się zachowuje Neville, bo widać, że tak jakby dba o tego pilota. Tam przejmuj się, tam za rączkę wyłapie. Tak, tak, w wypowiedziach mówi, no ten odcinek już naprawdę był świetny, świetnie się spisał mój pilot, miał dobrze, duży komfort. Tak, teraz już było bardzo dobrze. No nie dziwię się, no bo na pewno chłopak wsiadł pierwszy raz w takiego potwora. Znowu z mojego podwórka starego, pamiętam w 2001 roku, jak wsiadłem w takiego pseudowórca Mitsubishi i na treningach przed rajdem też zmieniałem pilota z Darka Burkata na Łukasza Wrońskiego i Łukasz nie jechał na testach i dopiero pierwszy raz miał okazję się tym autem przejechać na pierwszym odcinku. To była spalona słynna u nas. Jak ja odpaliłem ze startu po tych wszystkich procedurach, to Łukasz się zamknął na parę zakrętów i na końcu powiedział brzydko, bo się zdziwił, więc domyślam się, że ten pilot Neville tak samo. Dobrze, że w ogóle mówi, prawda? Że no, myślę, że na pewno to dobrze daje radę i to jest na pewno świetny pilot i tak dalej, bo polecony i pewnie wytrawny, ale na pewno na każdym zrobi wrażenie, jak pierwszy raz pojedzie, to jeszcze w dodatku w noc po lodzie. No myślę, że takiego paradoksalnie gorszego, lepszego debiutu nie mógł sobie wyobrazić. To chyba naprawdę takie dni z adrenaliną, które przeżywa ten człowiek, to rzadko kiedy można czegoś takiego doświadczyć. Tak, on taki chudzina i to będzie jeszcze chudszy po tym rajdzie, ale ja myślę, że Neville bardzo fajnie tam się z nim dogada szybciutko i dalej będzie już tylko lepiej. Ciekawe jest to w rajdzie jeszcze Monte Carlo, że auta teoretycznie z drugiej klasy, czyli słabsze, czyli R5, no potrafią się wbijać w
stóp i jeszcze z tak świetnymi kierowcami jak Mikkelsen czy ten Formo. I muszę powiedzieć, że tu widać, jak jednak trzeba być objeżdżonym. No, ten Katsuta się już dość długo uczy i to w takich trudnych warunkach mu dalej nie wychodzi. Ja z całym szacunkiem, bo to na pewno świetny kierowca. No i Greensmith, który sam jest z sobą załamany zupełnie i jakby finansowo wyrówna numer jeden w M-sporcie, a no na razie nie pasuje z żadnej strony. I żal mi bardzo chłopa, bo widać, że on jest frustrowany, bo on by na pewno teraz przesiadł się do R5 i by lepiej pojechał. No tak, to ciekawy rajd, także jeżeli chodzi o samochód R5. No i właśnie, Ford Fiesta R5 przez wiele lat niewidziany w czołówce rajdów, czy to do Mistrzostw Świata, ale też już rajdów regionalnych, no i okazuje się, że ten kierowca, że Francuz, no to chyba taki kolejny Francuz, jak dla mnie, no pewne objawienie, pewnego rodzaju objawienie, jeżeli chodzi o rajdowe nazwiska. Człowiek, który przychodzi do rajdów samochodowych na najwyższym poziomie i walczy jak równy z równym. Przepiękny rajd Monza w jego wykonaniu, no i jedzie także świetny Monte. Tak, tylko może mnie ktoś poprawi, ale wydaje mi się, że on już sygnalizował swoją osobę wcześniej, jeżdżąc Ośką, tak mi się wydaje, bo tam było takich dwóch, trzech Francuzów, którzy już nawet na Monte Carlo pokazywali w Peugeotach 208 takie różne sztuki, że potrafili się wbijać w trudnych warunkach bardzo wysoko i myślę, że to jest jeden z nich. Na pewno on w tej Fieście świetnie jedzie i to jest niezły zakup Forda. Lubę, tak wydaje się, że też potrafi pojechać i pewnie w R5 by sobie lepiej radził, bo on jedyny ma wśród tych nowych WRT takie przebłyski takiej bystrej jazdy. To jest ciekawe, ale też rajdowe samochodowe Mistrzostwa Świata no kurczą się, jeżeli chodzi o znane nazwiska. Jari Matti Latvala. Wielu kibiców miało nadzieję, że on powróci do rywalizacji na stałe w rajdowych samochodowych Mistrzostwa Świata. On też miał taką nadzieję, no ale jak to powiedział w wywiadzie pod koniec listopada, zadzwonił telefon z Japonii, zadzwoniło szefostwo Toyoty i zaproponowało mu objęcie kierownictwa zespołu Toyoty w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Świata. Myślę, że spore zaskoczenie. No i ogromne nazwiska. Tomi Mäkinen, Jari Matti Latvala. Co sądzisz o tym wyborze? Jak on sobie będzie radził na fotelu szefa? Nie wiem, jakie były kulisy tej zmiany. Można się domyślać różnych scenariuszy. No, to jest taki telefon w cyklu I had a call, no i co tu zrobić teraz? No, sam powiedział, tak jak mówisz w tym wywiadzie, że to z tyłu głowy mu się tliło, że jeszcze wróci, chociaż wydaje mi się, że już by nie, że już chyba nie. No i dostał taki telefon, któremu się nie odmawia. No, wydaje mi się, że sobie poradzi, bo on jest wygadany, jest inteligentnym kierowcą, to nie jest, bo są czasem kierowcy tacy introwertyczni, zamknięci w sobie i tak dalej. On zawsze był taki otwarty na zewnątrz, bardzo dobry PR-owsko, słynny filmik z małą Meksykanką, gdzie wszyscy płakali, jak obejmowała swojego idola. To jest fajna postać bardzo, wszyscy go lubią, myślę, że widać w błysku oku, że będzie takim szefem też dobrym. Wydaje mi się, że oni mają w ogóle potencjał na zawojowanie, a to co w ogóle zawojowanie i pierwszego miejsca, w ogóle całego podium tak samo w Mistrzostwach Świata i wydaje mi się, że no szkoda oczywiście, nawet tam coś na fejsie napisałem, że strasznie mi żal, że no nie ma więcej tych samochodów, nawet na te Citroeny teraz sprzed dwóch lat się fajnie patrzy. No bo było więcej po prostu tych samochodów, teraz też się zrobiły. Były takie lata już w rajdach samochodowych że w WRT, że się robiło chudo. No i teraz jest tak chudo, no po prostu jest chudo i czasem też się człowiek zastanawia, że jako ci dodatkowi kierowcy w tych właściwie dwóch fabrycznych zespołach wchodzą kierowcy, którzy nie powinni, bo na pewno by się znalazło lepszych. My wiemy, czym to się rządzi, to się przeważnie rządzi, wszystko się opiera o finanse i wiemy, dlaczego tak jest. Natomiast na pewno szkoda, że nie ma takiej możliwości, żeby bogate jakieś osoby, firmy potrafiły kupować starsze wórce i próbować, tak jak kiedyś to było, robić teamy na tych wórcach takich dwu-trzyletnich. Był taki moment kiedyś, nawet Krzysiek Hołowczyk przecież chyba jeździł w takim zespole. Taki Teams Cup, prawda? To się nazywało. Taki Teams Cup w ramach WRC.
Szkoda, że do tego nie wraca ja, bo na pewno by to podniosło na niektórych rajdach bardzo spektakularność, tak jak właśnie na Monte Carlo, gdzie wystarczy, że wsiądzie dobry driver miejscowy, który będzie miał fajne wyczucie i pojedzie bardzo szybko nawet starszym wórcem. Ja wiem, że wtedy się zdarzają takie osoby z czuba. Orzie niestety często też tak mówi. No dobra, no ale oni jadą jeden rajd, to oni nam zabierają punkty. No dobrze, no ale dla całych mistrzostw to i tak jest lepsze. No wiadomo, że oni nie pojadą całych mistrzostw, takie właśnie team scab jakiś, tylko pojadą kilka rajdów, ale dla całego cyklu na pewno by to było lepsze. No i szczególnie, że nowe samochody WRC, no tak nazywamy te samochody po tej no wspaniałej rewolucji, to jeden z najciekawszych pomysłów FIA w ostatnich latach zdecydowanie. Samochody wyglądają ciekawie, samochody są szybkie, mają aerodynamikę, wyglądają bardzo muskularnie, no i przydałoby się, żeby tych samochodów było więcej, bo na pewno no, różne generacje, te pierwsze generacje tych samochodów cały czas by były spektakularne i tak jak mówisz, aż chciałoby się, żeby tych samochodów przybyło. No tak, no, no, że szkoda, że nie ma jeszcze jednej fabryki albo dwóch i szkoda, że właśnie nie ma nawet takich samochodów sprzed dwóch, trzech lat. No, no, mówiło się coś o tym, że Citroeny 2 stoją i że można by nimi pojeździć, ale nic z tego nie wyszło. A Volkswageny jeszcze były, prawda? Też jeszcze, które nie zadebiutowały tak naprawdę, a niestety no, tych fabryk nie przybywa z jakiegoś powodu. Czy hybrydyzacja pomoże w tym? No i mam na ten temat takie mieszane uczucia, bo ja jestem w ogóle za tym całym przewartościowaniem, no bo świat idzie do przodu, no taka prawda, tylko nie wiem, czy to jesteśmy jeszcze gotowi na to, no bo teraz te hybrydowe auta to będą trochę takie na siłę, prawda, no bo one będą po odcinkach jeździły teoretycznie na podstawie, może tak powiem, tak, a potem no będą tylko miały bagaż większy, no bo trzeba będzie mieć akumulator, więc... To taka, można powiedzieć, troszeczkę jeszcze PR-owa zagrywka i tak naprawdę no, tak, tej, tak. Ta hybrydyzacja, czy to jest ten właściwy moment, to no, śmiem twierdzić, że nie, że to nie jest ten czas jeszcze i to nie są przede wszystkim te koszty, które trzeba ponieść, no bo producenci zwyczajnie muszą zainwestować i to bardzo duże pieniądze w to, aby ten system no, wprowadzić do gry. Tak, tak. To dlatego mieszane mam uczucia, bo fajnie by było, jakby jeszcze parę lat dało się jakby rozwijać to, co jest w tej chwili, bo tak jak powiedziałeś, to jest jedna z najlepszych i wizualnie, i głosowo, i w ogóle, nie wiem, no, osiągami jedna z lepszych zmian w latach WRC. I fajnie by było, gdyby te samochody jeszcze miały szansę jakiś czas zaistnieć i jeszcze, żeby dołożyć na przykład dwie fabryki. No i zauważ, jak wyrównana jest rywalizacja, jak wyrównane są też możliwości tych samochodów. Mamy różnych producentów, ale oni są bardzo, ale to bardzo blisko siebie i praktycznie jeżeli kierowca dobrze trafi z ustawieniami, to i Ford, i Toyota, i Hyundai może być no, o sporym zagrożeniem, może wygrać rajd. Tak, oczywiście. Nie, no, tutaj szkoda, że jakoś tak ma się to już niebawem zmienić. No to jest wydaje mi się, że to był bardzo dobry patent kiedyś i zrobiło się takie po prostu, jak to powiedzieć, no nie, w ogóle się czasy strasznie zmieniły. Popatrzcie się, jak to wygląda teraz, że mnóstwo samochodów klasy R5 jeździ w mistrzostwach nacjonalnych. Przecież się mówi nawet, że w mistrzostwach Polski, na które jeszcze dwa lata temu narzekaliśmy, będzie, nie wiem, nawet do kilkunastu R5. W innych krajach również, czyli zrobiło się, oczywiście społeczeństwa się bogacą, jest coraz więcej kierowców, którzy mają pieniądze, mają sponsorów i mogą jeździć, a wszystkie samochody R5 jakby pozostały na takiej optymalnej cenie, która jest z zasięgu. Zrobiło się z tego fajne, robią się z tego fajne mistrzostwa. To już nie są wyścigi, rajdy milionerów, gdzie tylko i wyłącznie trzeba mieć straszne siano, jak to się mówi, żeby gdzieś zaistnieć. Teraz to jest zupełnie osiągalne. Tylko cały czas mamy tą Formułę 1 w rajdach, czyli te WRC, które trochę oczywiście wyznacza kierunki,
ale też cały czas nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Ja się bardzo cieszę, że te R5 tak funkcjonują jak teraz, chociaż niektórzy narzekają, że są podobne do siebie i tak dalej. Ale zwróćmy uwagę, że naprawdę to jest fajne ściganie na bardzo dużym poziomie za pieniądze, które są osiągalne w obecnych czasach. Ja wiem, że to dziwnie brzmi dla większości, bo dla mnie dalej to są gigantyczne pieniądze, ale jest to już, to widać po ilości załóg, no jest to już w jakimś tam zasięgu sponsorów i bogacących się krajów. I te samochody są zbudowane w taki bardzo, można powiedzieć, logiczny sposób, bo one no, kosztują oczywiście dużo, ale też dużo oferują za te pieniądze, prawda? Oferują no, świetne osiągi i też no, jest to klasa samochodów, która myślę, że pozwala, no, tak jak powiedziałeś, przybliżyć troszeczkę rajdy, może większej liczbie zawodników i te samochody są po prostu jakoś możliwe do opanowania, o tak. I jadąc po odcinku specjalnym, no, zawodnik może być naturalnie szybszy, może mieć lepsze ustawienia w samochodzie, ale ten samochód no, jest naprawdę dobrze przemyślaną konstrukcją rajdową i popularność, właśnie czy nie zaskoczyła cię popularność tych samochodów, bo popatrzmy na różnych producentów, po kilkaset sztuk już wyprodukowali samochodów klasy R5 każdy. Tak, nawet troszkę jakby padła ta formuła osiek tak zwanej, nie? Troszkę już jest to mniej, to są mniej znaczące samochody. Teraz R5, jak mówisz, jest masa. To są samochody, które się świetnie prowadzą, a to jest kapitalne w porównaniu do czasów takich właśnie gdzieś 90. lat i początku 2000. One się praktycznie nie psują. To jest niesamowite. Tak, to jest. Jak nie patniesz, nie dotkniesz, nie zburzysz, to te samochody się w zasadzie nie psują. Mhm. Bardzo rzadko mamy informacje, że przyczyn technicznych. A ja pamiętam czasy początków mojej kariery, że przyczyn technicznych to było większość tak. Padających aut. Dokładnie, dokładnie. Niestety, no niestety, stety, tak to się zmieniło. Ale powiedz Tomku, czy nie żałujesz, że samochody klasy R5 przyszły, no być może nie kilka sezonów wcześniej, kiedy ty się ścigałeś i kiedy taką klasą wiodącą były Super 2000, które zupełnie zniknęły. Tych samochodów po prostu nie ma, S2000, prawda? Tak, to też była jakaś taka formuła PR-owa, żeby jakoś, nie wiem, te silniki atmosferyczne. To był świetny czas, to nie ma co mówić i w zasadzie to był taki pierwszy krok do tych R5, czyli do takiej unifikacji jakby tych takich samochodów w mistrzostwach nacjonalnych, czyli krajowych. I S2000 na pewno odbiły piętno na tym, potem weszły te 1600 turbo, czyli po prostu R5 i one zostaną, wydaje mi się, na długo, bo wszystko w tym jest. I karoseria wolumenowa, taka dobra dla producenta samochodu i świetny samochód w środku z wszystkimi plusami auta rajdowego, czteronapędowy, dyfry, skrzynia sekwencyjna, no wszystko co chcemy. Świetnie się prowadzi, nie psuje się, no i można fajnie się ścigać. Ale z drugiej strony, popatrz, ile ludzi mówi, że wtedy to były czasy, jak się jeździło. Kiedyś to było. Tak, Audi Valtera Rela. Albo za czasów, kiedy ja jeździłem tam gdzieś w Subaru, w Mitsubishi. No wtedy to jednak było ściganie i tak dalej. Także nigdy wszystkim nie dogodzisz i chwała Bogu, że też ludzie pamiętają starsze czasy. Dokładnie tak i myślę, że należy te czasy wspominać, ale należy też no, doceniać i cieszyć się z tego, co mamy obecnie, bo dzieje się sporo. I na przykład w samochodzie R5 mamy wielu kierowców w Polsce, którzy rywalizują w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski, ale mamy też kierowców, którzy rywalizują w mistrzostwach Europy. No i mamy rodzynka Kajetana Kajetanowicza, który w takiej R5 bardzo śmiało, ale to bardzo śmiało daje sobie radę w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata. I pamiętam nasze rozmowy właśnie o karierze, o rozwoju kariery Kajetana Kajetanowicza sprzed lat. No i pięknie się na Kajetana patrzy i na to, co robi, prawda? No oczywiście, to już tyle razy o nim mówiłem, że aż nie będę się powtarzał. Kajtek, znaczy stryknęliśmy palcami i Kajtek się zrobił wcale nie taki młody już. Tak to wygląda. Prawda jest taka, że strasznie mu kibicowałem zawsze, bo jest to taki kompletny dla mnie kierowca i kapitalnie jeździ po tych mistrzostwach pod Europy, a teraz świata. Ma wielkie wyczucie, jedzie po prostu z dużym doświadczeniem i myślę, że on też będzie sobie kiedyś pluł brodę, że ciut wcześniej nie zaczął, bo wydaje mi się, że mógłby się śmiało teraz ścigać
oczołowe lokaty, ściga się oczywiście oczołowe lokaty. Ale w tym dużym WRC, prawda, mógłby się ścigać. No, ale mógłby mieć jeszcze więcej lat jakby w tym czasie i być może by się udało gdzieś tam zahaczyć o jakąś fabrykę, chociaż na chwilę. No, ale mam nadzieję, że jeszcze pojedzie i naprawdę on jadąc w tej stawce, to teraz to spokojnie mógłby w tej klasie WRC 3 być dalej w trójce i aż się przyjemnie na to patrzy, a są takie rajdy, które mu bardzo leżą, jak na przykład ten rajd Turcji, które to po prostu ogląda się i fajnie słuchać, jak mówi się o nim, wszyscy go lubią, znają, bo Kajtek jest wygadany, po angielsku sobie dobrze radzi, jest uśmiechnięty i po prostu jest wizytówką naszego rajdowania. No i pięknie, że tak robi Kajetan. Powiedz, jaka przyszłość według ciebie czeka Kajetana Kajetanowicza, czy w tej R5 zostanie na dłużej, czy też powinien zrobić wszystko, żeby na przykład próbować w takim dużym WRC pojechać choć kilka rajdów i taką przygodę być może życia przeżyć. No wiem tylko, że kto jeździ tymi WRC-ami nawet jako trzeci kierowca. No jeżdżą ludzie, którzy mają potworne zaplecze finansowe, bo wiadomo, że to są kierowcy, którzy przyciągają pieniądze do teamu. Nie wiem, czy Kajtek by miał takie przełożenie w swoich sponsorów. Życzę mu tego, ale wydaje mi się to dość mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że jakby został takim jeszcze przez 2-3 lata etatowym kierowcą Lotosa czy Orlenu w WRC 3 bądź w tym WRC 2, to by było naprawdę super i to on pewnie też o tym marzy, bo jak znam życie i nasze realia polskie, to on pewnie do ostatniego momentu nie wie, czy będzie miał sponsorów, bo takie niestety jest nasze polskie życie rajdowe. Tak to wygląda, ale tak jak mówisz, wiek mu nie przeszkadza i to doświadczenie zdobywa coraz większe. Taka informacja mnie zaciekawiła przed kilkunastoma dniami. Krzysztof Hołowczyc wraca do takiego regularnego ścigania się. Co ty na to? No ale to chyba w tych rajdach jednak terenowych. Tak, w rajdach terenowych. Tak, ale nie terenowych, tylko Baja tak. I Dakarowych. No bardzo dobrze, no przecież też ma Krzysztof tam wielkie doświadczenie, a jak widać wiek zupełnie nie przeszkadza w tych rajdach, co widać po podium z tego Dakaru. No więc kibicuję, bardzo bym się cieszył, gdyby Krzysztof dalej pojechał i znowu na przykład na Dakarze wylądował, a ja myślę, że na niektórych tych takich baja rajdach to on jest absolutnym faworytem w tych tutaj europejskich na pewno i może też pustynnych. I Puchar Fajnie, Świata... niech się tylko da, to trzeba jeździć. I Puchar Świata jest możliwy do osiągnięcia, ale ja się pytałem o Krzysztofa Hołowczyca w twoim kontekście bardziej, co z Tomkiem Czopikiem, czy Tomek Czopik nie ma takich planów, żeby chociaż na poszczególne rajdy gdzieś wrócić, no i żeby się ścigać w rajdach samochodowych, płaskich rajdach samochodowych. To było tak, że przez momencik się przymierzałem nawet do tych mistrzostw w Europie historycznych, bo mi się to bardzo spodobało w kontekście niektórych samochodów, bo niektóre są naprawdę fantastyczne, wgryzłem się w te przepisy i można pojeździć takimi autami bardzo szybko. Bo cały czas mi się wydawało, że jeszcze tak niedawno skończyłem jeździć takimi topowymi samochodami, że będzie mi się źle jeździło samochodem, na który trzeba uważać, na który może się tam zepsuć, jak zacznę go obsługiwać tak dość brutalnie i zbyt szybko, ale w końcu mi się to spodobało i zacząłem o tym myśleć. Ale prawda jest taka, że trochę wypadłem z tego rytmu szukania sponsorów i to jest najgorszy moment w karierze chyba każdego. Bardzo bym chciał się jeszcze gdzieś przejechać, bo to zaraz by wpłynęło na moje dbanie o siebie, na fit i tak dalej, bo w pewnym wieku to trzeba już robić po prostu częściej. Czasem mam okazję się rajdówką przejechać na jakichś eventach i dalej mi to sprawia mnóstwo frajdy. Natomiast nie ukrywam, że pochłonęło mnie lotnictwo i troszkę tutaj bardziej się przekierowałem swoje jakieś tam marzenia o przygodach. Można powiedzieć, że z pewnej perspektywy na to wszystko patrzysz, prawda? Troszkę tak, z perspektywy na to patrzę, zacząłem oglądać, przyglądać się i to też jest fajne i ja myślę, że każdy taki okres w życiu, każdy ma jakiś tam moment na każda rzecz ma swoje miejsce w życiu, więc teraz ja mam lotnictwo i przyglądanie się rajdom. No, przyglądanie się rajdom, ale nie wykluczamy tego, że te starty jeszcze będą i myślę, że bardzo nam wszystkim miło byłoby cię zobaczyć za kierownicą samochodu rajdowego właśnie podczas rundy chociażby rajdowych, samochodowych mistrzostw Polski bądź też mistrzostw Europy.
Europy. Mistrzostwa Polski 2020, Jari Huttunen, rajdowym mistrzem Polski. Powiedz, jak spoglądałeś na te dziwne mistrzostwo, na ten dziwny rok? On był dziwny dla całego sportu, dla rajdów samochodowych bardzo, ale mistrzostwa się odbyły. Myślę, że były bardzo zacięte. Tak, przyglądałem się i oczywiście Hyundai, jak chciał zrobić, że tak powiem, sobie dobrze, to wybrał najlepiej jak mógł, co widać po wynikach Huttunena w innych rajdach, szczególnie w mistrzostwach świata. Jest to niebywale szybki driver, ja myślę, że on za chwilę wyląduje tak na równi tam z młodym Solbergiem i z Latwalą i tak dalej. Nie z Latwalą, tylko z Rowamperą. Z Rowamperą. Mhm. Bo myślę, że to jest chłopak, który ma straszny potencjał i o ile niektóre nazwiska się przewijają dość wysoko, ale tak plus minus, raz wyżej, raz niżej, to on jest w takim sztosie, że już puka do tych najwyższych drzwi. Więc świetnie Hyundai, jak chciał zrobić sobie dobrą tutaj markę w Polsce, to świetnie wybrał. Wiem, że to jest świetny zespół. Zresztą mój niegdysiejszy mechanik Rafał, wiem, że pracuje w zespole u Huttunena i też jest zachwycony, jak to tam wszystko wygląda i robi tam świetną robotę zresztą. I wydaje mi się, że mistrzostwa Polski są fajne i mają być jeszcze fajniejsze teraz. Ja tylko teraz boleję, że są takie króciutkie te rajdy, ale na to nie mam wpływu i pewnie taki jest znak czasów. Ja zawsze wolałem dłuższe rajdy. No ale teraz tak jest i trzeba to przyjąć za dobrą monetę. Zapowiedzi są ciekawe i mam nadzieję, że ten sezon 2021 no, też będzie niezwykle interesujący. No tak się kroi, bo nawet nie wiedząc za dużo na ten temat, gdzieś tam coś miałem, jakieś rozmowy z filmowcami, z fotografami, właśnie się dowiedziałem, że się kroi naprawdę super, że kilkanaście może być nawet R5, to osobiście pojadę oglądać pierwszy rajd. A pierwszy rajd to rajdowe samochodowe Mistrzostwo Polski w Świdnicy. Lubisz ten rajd? Stary Elmot? Stary Elmot, no, tak. Tak, no 21 razy jechałem, to trudno go nie lubić. No. Nie, jakoś nie szedł mi nigdy jakoś super, jakoś początek roku nie był rewelacyjny, ale nie, tam chyba trzeci byłem na Elmocie, ale jakoś tam najwięcej zepsuć miałem w tym Elmocie. Natomiast niedawno się śmiałem, że rejony Gursowich, Jeleniej Góry i Kłodzka, Kotlina Kłodzka, to w zasadzie, mimo że jestem z Krakowa, to się tam wychowałem, bo do naszych czasów były dłuższe zapoznania z prasą i myśmy tam po prostu siedzieli pół roku. Mhm. W takich delegacjach, można powiedzieć, rajdowych spędzałeś tam czas, prawda? Tak, dokładnie. Rzeczka, Walim, Jugowice, Kłodzko, Szklarska, Poręba. Kapitalne rejony i w ogóle zazdroszczę, że tam dalej się ścigają. Zresztą po tych samych odcinkach, bo Michałkowa, Rościszów, Walim, to takie kanony w ogóle. A słuchaj, a latasz często? Bo tak jak powiedziałeś, lotnictwo mocno cię fascynuje i mocno cię wciągnęło. Czy często latasz samolotem? W zimie też się często latał? W zimie się troszkę rzadziej lata z paru względów, na przykład dlatego, że jest nieodśnieżony pas, albo że jest za grząsko, bo pod Krakowem mamy pas trawiasty, więc jak jest tak mokrawo, to się nie da. Ale w zimie się świetnie lata, jest pięknie, bo jest bardzo dobre noszenie, bo jest zimne powietrze, gęstsze i wtedy się świetnie lata i w mrozie się bardzo fajnie lata. To trzeba uważać, żeby gdzieś się w chmurki nie ruszyć, bo może być wilgoć i oblodzenie. A czy dużo latam? Staram się dużo latać w ciągu roku i strasznie mnie cieszą wyloty zagraniczne. Jest to kawał frajdy i przemieszczanie się szybkie i poznaje się fantastycznych ludzi. Ja lubię latać dalej, dlatego zostaję przy samolocie, ale mam częsty kontakt z tym kucharem, który jest dla mnie tutaj guru helikopterowym i wiem, że on potwornie dużo lata. No to jest ciekawe i słuchaj, obydwoje możecie przelatywać często nad górami Sowimi i też oglądać tutaj te piękne rejony z takiej pewnej perspektywy, znowu tak to nazwijmy. Pięknie wyglądają, jak się leci z Krakowa do Jeleniej Góry na lotnisko, to się dokładnie leci nad Wałbrzychem i ogląda się Zagórze Śląskie i te nasze rejony. I wtedy przychodzą dobre wspomnienia z czasów regularnych startów w Mistrzostwach Polski. No, które myślę dla ciebie były świetne i zakończone w pewien sposób, czy zakończone, ale no, w międzyczasie zdobyłeś tytuł mistrza Polski, rajdowego mistrza Polski, a to się przypadkiem nie dzieje.
No, mam nadzieję. No, ja nawet bardziej niż to mistrzostwo w generalce, to lubię z 2002 mistrzostwo Węce. Tam takie się mieliśmy w festi zawody. No, muszę tu wspomnieć o Zbyszku Gabrysiu, który również lata helikopterem i pozdrawiam go, jeżeli słucha. No to zobacz, taka przyszłość kierowców rajdowych, którzy być może znajdują te same emocje, tę samą adrenalinę w lotnictwie. Wszyscy, którzy, pamiętajcie, wszyscy, którzy teraz jeździcie w Mistrzostwach Polski, będziecie myśleć w przyszłości o lataniu. Tak, i pamiętajcie o tym, to słowa Tomka Czopika. I Tomku, już powolutku nasza rozmowa niestety zbliża się do końca, nie ukrywam, że tych pytań jeszcze troszeczkę będzie, które przełożymy, myślę sobie, te pytania na troszeczkę taki czas, może w trakcie sezonu, i wtedy sezon Mistrzostw Polski będziemy troszeczkę omawiać, bo mam nadzieję, że ten sezon rozpocznie się normalnie i będzie się odbywał, no już tak popandemicznie, ale po prostu to będzie ciekawy sezon, który przyciągnie dużo kibiców na trasy, kibiców, którzy poczuli, że może będą to ograniczenia i trzeba korzystać z tego, i trzeba wychodzić na zewnątrz, i trzeba dotykać, patrzeć, słuchać i czuć właśnie motorsport. No strasznie wszystkim tego życzę, bo na pewno wszyscy mamy już dość tego siedzenia. Myślę, że jak już pozwolą, wszystkim pozwolą nam, to będzie wybuch kibiców na trasach rajdowych i nie tylko. Bo widzę w social mediach, jak to jest komentowane, to zamknięcie i ta chęć takiego wyrwania się za motosportem. To myślę, że tak powinno być, co przyciągnie i nowych kierowców, ale także nowych producentów, chociażby do Mistrzostw Świata. Trzymamy kciuki za to, żebyśmy się czegoś nauczyli z tej pandemii. Możemy się właśnie nauczyć tego, pewnej takiej większej aktywności i myślę, że tego możemy życzyć, Tomku, chyba wszystkim naszym słuchaczom, prawda? Tak, życzę wszystkim, żeby wytrwali do końca i żebyśmy jak najszybciej się odblokowali, bo naprawdę ja mam dość i pewnie wszyscy też, czym młodsi, tym bardziej. Mam nadzieję, że za te pół roku, jak porozmawiamy w sezonie, to będziemy już uśmiechnięci od ucha do ucha. Też mam taką nadzieję. Tomek Czopik był dzisiaj gościem w audycji, odcinek specjalny. Słuchacie Akademickiego Radia Luz. I Tomku, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. To była prawdziwa przyjemność rozmowy z rajdowym mistrzem Polski, z niezwykle doświadczonym kierowcą, z człowiekiem, który potrafi, jak słyszeliście przed kilkoma chwilami, opowiadać o rajdach pięknie, barwnie. I to była ogromna przyjemność rozmowy z Tomkiem Czopikiem. Ja nazywam się Karol Ferenc. Słyszymy się już za tydzień, punktualnie o godzinie 17 w audycji odcinek specjalny w Akademickim Radiu Luz. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Zapraszam na odcinek specjalny Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc.